Zatrzymanie dwóch mężczyzn było możliwe dzięki reakcji mieszkańców powiatu, którzy najpierw nabrali podejrzeń wobec traktorzystów, a później postanowili zgłosić je mundurowym. Jak się okazało, obaj kierowcy najpierw pili alkohol, a później wpadli na dokładnie taki sam pomysł. Jeden z zatrzymanych mężczyzn traktorzystów to 45-latek, który został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wskazał 2,3 promila. W przypadku drugiego mężczyzny badanie wykazało 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo ten młodszy z nich, 36-latek, posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj wpadli na terenie innych gmin, jeden w Pielgrzymce, drugi w Świeżawie. Obaj też zostali zatrzymani i zwolnieni po wykonaniu czynności. Konsekwencje swoich wybryków poznają dopiero przed sądem. Są to recydywiści, a więc wcześniej już byli karani za podobne przestępstwa, za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo grozi im też wysoka kara finansowa i w przypadku za starszego z mężczyzn sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Co istotne, w myśl przepisów obaj kierowcy powinni stracić pojazdy, którymi się poruszali, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, ale że traktory nie należały do nich, będą musieli zapłacić ich równowartość.